Rozmawiamy z Damianem Mielszczykiem, nowym pięściarzem grupy Thunder Promotion. Damian, tym kibicom bardziej interesującym się boksem olimpijskim, jesteś im na pewno znany, bo miałeś troszeczkę tych sukcesów, ale tym mniej zorientowanym przypomnij, przedstaw swoje osiągnięcia, kiedy w ogóle zacząłeś boksować. Boks zacząłem w 2002 roku. Ogólnie moje osiągnięcia to był od młodzików do młodzieżowców. Zawsze stawałem na podium. Tam dokładnie nie chcę tam ten, bo to było, w młodzików miałem złoto, potem miałem dwa razy srebro na kadetach, na juniorach dwa razy brąz i chyba młodzieżowców miałem raz też brąz, z tego co tak pamiętam. Bo na seniorach mi tak troszeczkę nie wychodziło, zawsze do ćwierćfinału doszedłem. Także myślę, że w amatorstwie już dosyć osiągnąłem. Dosyć. Można było osiągnąć więcej, wiadomo, że to tak jest. No ale to myślę, że trzeba spróbować czegoś innego. Myślę, że boks zawodowy to się pokaże może w innej, nie wiem, w innych barwach. Może lepiej zaboksuje. Zobaczymy, jak to wyjdzie na boksie zawodowym. Tak jak mówisz, w czerwcu bodajże na memoriale tutaj w Tczewie Ryszarda Kruże zakończyłeś oficjalnie karierę w boksie olimpijskim i podpisałeś kontrakt z grupą Krystiana Cieśnika. Jak zapatrujesz się na te występy w boksie zawodowym? To jest troszeczkę inny boks, ale bo miałeś okazję już sparować z zawodowcami, na przykład swoim kolegą, na przykład Patrykiem Witkiewiczem, który na pewno już troszeczkę o tym boksie zawodowym wie, troszeczkę walc toczył. Jaką macie wspólną wizję jakby na tą karierę zawodową z twoim promotorem? Ja myślę, że najpierw spróbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie na tym debiucie. Zobaczymy, właśnie przygotuję się, chcę spróbować, no mówię spróbować, chcę zobaczyć na siły właśnie. No, pokazałem to co umiem w amatorstwie, chcę teraz przenieść po prostu i troszeczkę w tym zawodowie zaboksować. No, chcę po prostu pokazać co można jakby, nie wiem, przenieść z amatorstwa na te zawodowstwo, chcę po prostu pokazać się. No zobaczymy jak to wyjdzie, nie? Myślę, że najpierw spróbujemy, przygotujemy się, czy to będzie się opłacać, no sprawdzimy. No. Mówię, każdy też już mam 25 lat, no to myślę, że to jest czas, żeby spróbować czegoś innego, nie? Oczywiście, oczywiście. Czy znasz już rywala, z którym zaboksujesz 28 sierpnia? Jeszcze nie. Przygotowujesz się do swojego debiutu tutaj na Ebro Gym. Kto tobie pomaga, z kim sparujesz? Na pewno z Patrykiem Witkiewiczem. Czy masz jeszcze jakichś innych? Nie, teraz właśnie będziemy sparować z Patrykiem. Najwięcej sparingów właśnie będę miał z Patrykiem. No porozmawiam się z Krystianem, żeby po prostu gdzieś może pojeździć, nie wiem, Gdańsk, gdzieś tak, żeby po prostu tych sparing partnerów zmieniać. No i mam nadzieję, że będę przygotowany na 100%. Macie jakieś dalsze plany kolejnych występów z swoim promotorem, czy póki co nie rozmawialiście na ten temat? Na razie jeszcze na ten temat nic nie wiem, nic będziemy dopiero rozmawiać. Dobrze. Trzymamy kciuki za twój występ w Gołębiewie Średnim. Powodzenia. Dziękuję. Także.